Siemanko, jeszcze na wstępie tego odcinka chciałem was poinformować o konkursie, który nadal trwa właśnie na taki fotel o wartości 900 zł, ale wszystko powiedziałem na tym filmie, więc tam was odsyłam i również znajdziecie linka do tego filmu w opisie. Tymczasem ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Hej, cześć, witajcie na kanale Kamil Nalepa, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale i już na wstępie was przepraszam, jeżeli moja twarz jest lekko niebieska, nie wiem czym jest to spowodowane. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale i to jest bardziej taki odcinek, no, raz na jakiś czas, taki informacyjny. No i tak przechodząc do sedna, najpierw rozmawiamy o tych ważniejszych sprawach, a później przejdziemy do tych mniej ważnych. Słuchajcie, 2 miesiące temu, 30 sierpnia, wrzuciłem odcinek pod tytułem Koniec tego. Czego koniec? Koniec codziennych filmów. Co drugi dzień. Tak początkowo oczywiście myślałem, ale jednak pomimo, że szkoły, udało mi się dalej prowadzić ten... no po prostu tą regularność. Może 2-3 razy mi się jednak nie zdążyło na identyczną godzinę, trochę musiałem przełożyć, bo nie wyrobiłem się przez szkołę, albo po prostu jeden dzień chociaż tego filmu nie było, ale starałem się cały czas tą regularność trzymać. No i tam właśnie w komentarzach też dużo pisaliście, że wydaje wam się, że niedługo to wróci, tak za miesiąc, za tydzień, za 2 tygodnie. No i po 2 miesiącach wracamy do czerwonej strefy. Wtedy w sumie nie było czerwonej strefy. No i wracamy po prostu do lekcji zdalnych. Co to powoduje? Powoduje to, że powracamy do filmów co drugi dzień. Znaczy to oczywiście wiadome, ale filmów o godzinie 12. Ja się cieszę, nie wiem jak wy. Postaram się przywrócić taki content, jaki był na początku tych wszystkich lekcji, czyli takie jakieś aplikacje na telefon, jakieś tam ciekawe też aplikacje na komputer. Jeżeli coś ciekawego również macie i chcielibyście się z nimi podzielić, to oczywiście możecie pisać swoje propozycje na tego maila, czyli biznes.waster@gmail.com. No i teraz przejdźmy do takich bardziej ważnych i informacyjnych filmów, wiadomości, które chciałbym wam w dniu dzisiejszym również przekazać, żeby nie tworzyć kolejnych jakichś zbędnych filmów. Słuchajcie, dziękuję wam oczywiście bardzo serdecznie za udział w każdych moich ankietach, które wrzucam na mój kanał, że po prostu udzielacie swoje odpowiedzi, bądź też dajecie znać w komentarzach, bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ wtedy wiem, co wam się podoba, co się nie podoba, no i po prostu wiem, jak ten cały, jak te filmy przystosowywać i no po prostu wiem, co wam się tutaj podoba, co nie. Słuchajcie, teraz może tak odchodzę od tego kontentu, ale bardziej na ten mój drugi kanał, na mój kanał Waster. W dniu dzisiejszym na tym kanale, linka do niego znajdziecie w opisie, wrzucę trailer nowego serwerka, który po 4 latach jakby odtwarzam wraz z moim kolegą Kacperem. I jeżeli ktoś z was chciałby zagrać na tym serwerku, filmy oczywiście z niego też będę nagrywać, ale to na tym drugim kanale, no bo ten kanał jednak jest filmowy i graficzny i montażowy i ogólnie taki bardziej mądrzejszy, tutaj na grę się nie skupiamy. No to na tym serwerku ipmcraj.pl będzie właśnie trailerek i niedługo 6 listopada będzie otwarcie. A co w tym tygodniu? W tym tygodniu mam dla was kolejne fajne niespodzianki, ponieważ w sobotę, jak dobrze pamiętam, jest Halloween i z okazji Halloween postanowiłem, że zrobimy live'ika. Live'ika zaczniemy o godzinie 20. Myślę, że to będzie taka spoko godzina, trochę taka ciemna, mroczna, ale fajna pod Halloween. No i odbędzie się na nim live'ik z wojny graficznej. To co zwykle, wojny graficzne, czyli później wybieram 3 wygranych. No i oczywiście ci 3 wygranych zdobywa nagrody. Do tej pory były to nagrody pieniężne, czyli 25 zł chyba, 50 i 100, czy 20, 50, 100, coś takiego było. A tym razem na Halloweenowym live'iku będą to właśnie nagrody przedmiotowe, czyli myszka, klawiatura, słuchawki. Bynajmniej tak początkowo wiem, ale będę wiedzieć więcej pewnie w dniu dzisiejszym, jeżeli ten filmik oglądacie. Ale oczywiście o wszystkim jeszcze was poinformuję na karcie społeczność, także obserwujcie, jak ktoś nie subskrybuje kanału, a chciałby być zainteresowany, bo jednak takie live'y z wojny graficznej naprawdę są bardzo fajne i przyjemne, no to polecam zasubskrybować kanał i być na bieżąco z tymi filmami. Jak ktoś z was nie wie, o co chodzi z tymi wojnami graficznymi, bo ostatnią wojnę chyba robiłem, jak było tutaj 30 tysięcy subów, jest to po prostu live'ik na żywo, na którym wszyscy widzowie zbierają się na Discorda, każdy wchodzi na mojego Discorda, udostępnia ekran, kto oczywiście może, no i udostępnia swoją pracę. Ja w tym czasie przez te najbliższe 2 godziny, ponieważ tyle daję czasu, wy widzowie wykonujecie jakieś prace graficzne, ja w tym czasem mogę sobie wejść na waszego live'a, zobaczyć co tam pokazujecie i również podzielić się tym live'em z widzami. Czyli po prostu osoby, które chcą się zgłosić do tego konkursu graficznego, wchodzą na Discorda, udostępniają jak tworzą te prace, a my wraz z widzami na live'ie oglądamy postęp tych prac. No i oczywiście zazwyczaj było tak, że tych wygranych wybierałem poza live'em. Tym razem tego live'a będę, tym razem tych wygranych będę wybierać na live'ie. Czyli domyślnie live'ik będzie od 20 do 23. Oczywiście jakieś tam przedłużanie dla was przyszykuję, ale jednak, ale bardziej skupmy się na tej wojnie graficznej, ponieważ chciałbym, żebyście jakoś fajnie tego Halloweena spędzili. Bynajmniej osoby, które jakby nie będą wychodzić z domu, albo rodzice nam nie pozwolą, no bo jednak
trochę teraz i te protesty, i te wiruski, no, latają po tych naszych. Także jeżeli ktoś z was Halloween będzie spędzać w domku, no to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie na live'a. Jakieś nagrody oczywiście dla was uszykuję. Jeżeli wygrany będzie chciał też jakiś autograf, no to oczywiście ten autograf dorzucę. Wszystko postaram się również zapakować na live'ie. Oczywiście wysyłka nie będzie na live, no bo jednak kurier o 23 nie przyjeżdża. Ale takiego live'ika sobie zrobiłem. Dobra, z kolejnych takich informacyjnych rzeczy, bo wiem, że teraz zapomnę o tym powiedzieć, a później mi się przypomni. W komentarzach możecie oczywiście napisać śmiało, jak myślicie, kiedy skończą się lekcje zdalne. Mi się wydaje bynajmniej, że tak jeszcze ten pierwszy semestr przeżyjemy tak, jak teraz będzie. Zobaczymy, jak to się zmieni od stycznia, od lutego. No i co? To tyle. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że obserwujcie kartę społeczność, bo tam będę wam więcej informacji mówić o live, który się odbędzie w Halloween. W sumie możecie też dać znać w komentarzach, kto z was będzie i kto będzie brać udział. Już na wstępie wam powiem, żebyście się tam tylko przygotowali. Nieważne jaki program graficzny, czy to GIMP, czy to Photoshop, czy jakiś program na telefonie. Obojętnie, jeżeli ktoś tworzy pracę graficzną na telefonie, to również może na telefonie robić live'a. A kto w miarę możliwości mógłby być na Discordzie i udostępnić ekran i tworzyć te prace na komputerze, no to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, po prostu, żeby widzieć też ten cały postęp grafik na żywo. Oczywiście tam całego maila i tak dalej podaję się na live, ponieważ to wszystko będzie się działo na żywo. Będę wam po prostu dawał 2 godziny, czyli live'ik się rozpocznie o 20, o 20.15 rozpocznie się cały konkurs. Po prostu tak jak zwykle przez całe 15 minut, tak chyba najlepiej było zazwyczaj, że przez te 15 minut właśnie informowałem, co jak. Oczywiście w opisie jeszcze wam podeślę informację, jaka to będzie praca graficzna. Tymczasem na razie was trzymam w niepewności. Tymczasem tylko jedynie co wam mogę zdradzić, to będzie praca graficzna, więc tylko wam jakiś program graficzny jest potrzebny. Nie żaden tam od montażu, od animacji, tylko od grafiki. Zachęcam wziąć każdemu udział. Jeżeli chodzi o jakiś jury, możecie dać znać w komentarzach, to postaram się też takie osoby ogarnąć, które by mi pomogły właśnie w wyborach, bo zazwyczaj robiłem to samemu. Raz tylko na pierwszym live'ie jeszcze z Peteroxem to robiłem, ale możecie dać chętnie znać w komentarzach, bo ja oczywiście te wszystkie komentarze czytam. Teraz już rzadko serduszkuję niestety, ponieważ te wszystkie tam hakerki YouTube'owi powrócili. Nie wiem, kto tam ogląda na przykład Konopskiego, to tam może mniej więcej wiedzieć. Do tych czas dużo osób może was myślało, że to fake i po Polsce to nie lata, ale jednak mój kolega, w sumie powiem, jak ktoś by chciał, to może zobaczyć Graxon. Spotkał się z takim właśnie problemem. Jak wpiszecie Graxon na YouTube'a, to tam wyskoczy wam chyba live. Nie wiem, czy tam cały czas są live, ale jednak ten kanał został już przejęty przez tego bota. I jednak to żyje, to działa. I na polskiego YouTube'a też to przyszło. No, także uważajcie, jak wam tam też zagraniczne konta z weryfikacją piszą very nice video i tak dalej. W ogóle ja też takie coś miałem. Też, w ogóle też taki komentarz miałem pod jednym z moich filmów i też zaserduszkowałem, podziękowałem po angielsku, nie spodziewając się, że to też jest fake. Ale na szczęście to konto moje nie zostało przejęte. Domyślam się z jakiego powodu, ale na razie o tym nie będę mówić. Taki filmik też dla was szykuję niedługo. Tymczasem ja wam chyba bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego live filmu. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na serwerek 6 listopada mcrejker.pl. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby z was, osób młodszych, starszych, zagrać w Minecrafta na tym serwerku, no to oczywiście zapraszam. Premiera i cały trailer w sumie wleci dzisiaj o godzinie 15 na mój drugi kanał, linka znajdziecie w opisie, kanał Waster, a cały start 6 listopada, czyli nie teraz w piątek, tylko w następny piątek. Także co tydzień teraz coś nowego się będzie działo. Tymczasem ja wam dziękuję za live'a, trzymajcie się, kurde, za film. Dzięki wielkie, miłego tam dzioneczka, miłego tygodnia wam życzę. No i widzimy się w sobotę na live'ie graficznym. Wojnie graficznej. Trzymajcie się i zdrówka. Nie wychodźcie z domu. A jak już macie wychodzić, to tam bezpiecznie, nie nabawcie się tego tutaj pana na K. Trzymajcie się, jeszcze raz. Pana na K, czyli pana na K, a nie pana Kamila. Siemka.